Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stawił się w Wicbarku z okazji projektu realizowanego przez lokalną placówkę. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się wesele, do korytów dobrych mam. Nowoczesny patriotyzm to inicjatywa studentów Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Animatorzy zrealizują 12 mini projektów edukacyjnych na terenie wybranych szkół w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców. W Wicbarku ich pobyt doceniany jest tym bardziej. Od 4 lat funkcjonuje tu niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny. W ostatnich latach taka działalność staje się nie tyle modna, co konieczna. Myślę, że to jest krwiobieg naszego życia publicznego, że to jest miejsce, w którym ogniskują się aspiracje i aktywność obywatelska. I owa aktywność od lipca do końca września jest tematem zajęć. Projekt ma służyć kształtowaniu nowoczesnych postaw patriotycznych. Opanowanie wszystkich zwrotek hymnu czy zapoznanie się z poszczególnymi symbolami narodowymi to jedne z wielu zadań, które poprzez zabawę mają zostać przyswojone przez najmłodszych. Kim jest młody obywatel? Jak funkcjonujemy w tych nowych czasach? Jak kształtować, jak rozwijać swoje zamiłowanie do małej ojczyzny? Ale też tak, jak rozumieć współcześnie tą dużą ojczyznę? Jak rozumieć te zależności, które występują i w Polsce, i w Europie. A że w Wicbarku chłonne umysły uczniowie mają, w powodzenie akcji nikt nie śmie powątpiewać. Dyrekcja ma się kim chwalić. 105 wychowanków prowadzonych przez 14 pedagogów osiąga dobre wyniki w nauce. Tegoroczny egzamin małych absolwentów nie wymaga komentarza. W tym roku mamy wyjątkowe wyniki, jeśli chodzi o sprawian szóstoklasistów. Jesteśmy w Staninach na poziomie 7, więc drugie miejsce w powiecie ostródzkim. Aż dziw uwierzyć, że w tak małej miejscowości tak dobrze sobie radzą, mimo ograniczonych środków finansowych. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wicbark Mała Ojczyzna. Rodzice za edukację swoich pociech nie płacą ani złotówki. W 2008, kiedy zakładaliśmy tą placówkę, od razu mówiliśmy, że nie będzie czesnego dla rodziców, także dla rodziców dzieci, dla samych dzieci jako takich nie ma różnicy między tym, czy to jest placówka publiczna, czy niepubliczna. Tylko tyle, że jest organ prowadzący inny i my społecznie musimy po prostu więcej biegać, by tą placówkę utrzymać, by ją unowocześniać, doposażać. I tu się zaczynają schody. Członkowie stowarzyszenia niejednokrotnie muszą stanąć na głowie, żeby pozyskać pieniądze na funkcjonowanie szkoły. Ale że przedsiębiorczy to ludzie, w Wicbarku się kręci i o likwidacji szkoły na szczęście nikt nie myśli.